Kochani, witam Was bardzo serdecznie już w naszym piątym odcinku z naszej serii Dobre Rutyny. Mówiliśmy o wielu istotnych rzeczach i dzisiaj znowu będziemy mówili o bardzo istotnej kwestii z Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, 39 werset. Tylko przypomnę, że cały czas mówimy o człowieku, historia o człowieku, który był opętany, który był zniewolony. Pan Jezus go uwolnił i oglądamy transformację, co się wydarzyło w jego życiu. Co się wydarzyło w jego życiu i ja wiem, że te transformacje, które zadziały się w jego życiu, to są rzeczy, które powinny również nastąpić w naszym życiu, ale nie tylko tak jednorazowo, ale wielokrotnie. A więc, kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy mówili na temat naszego przeznaczenia. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 39 werset, to jest ta nasza historia i Biblia mówi tak. Pan Jezus mówi do tego człowieka, który był zniewolony. Wróć do swojego domu i opowiedz, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił. To jest bardzo ciekawe. Ten człowiek został uwolniony, ten człowiek nawrócił się do Chrystusa, jego życie totalnie się zmieniło i w tym momencie to, co Jezus każe mu robić, to, co Jezus mu każe robić, mówi mu jedną rzecz. Idź i opowiedz, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że Jezus właśnie tą rzecz powiedział do Chrystusa, do tego człowieka, ponieważ ten człowiek miał opowiadać ludziom, absolutnie wszystkim, kogokolwiek spotkał, co Jezus zrobił w jego życiu. I kochani, to jest troszkę tak jak z nami. Poza tym, że mamy mówić ludziom, co Jezus dla nas zrobił, to jeszcze my zostaliśmy stworzeni do czegoś, co można tylko odkryć po spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Każdy z nas ma powołanie, każdy z nas został powołany do czegoś i my musimy zrozumieć jedną rzecz. To, że się nawróciliśmy, to jest piękna rzecz, jesteśmy zbawieni. To jest jedna istotna rzecz, natomiast to, co również jest bardzo istotne, to jest to, abyśmy byli ludźmi, którzy odnajdują swoje powołanie i funkcjonują w darach, które dał nam Bóg. I chciałbym, abyśmy poruszyli kilka kwestii w tej dziedzinie. Pierwszy punkt to jest list do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 8 do 10. Apostoł Paweł mówi bardzo, bardzo radykalną rzecz, która swego czasu zrewolucjonizowała cały świat chrześcijański. Mówimy o reformacji. List do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 8 do 10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. I my jako protestanci absolutnie w to wierzymy, że nie jesteśmy zbawieni w inny sposób, ale jesteśmy zbawieni z łaski, a łaska to oznacza nic innego, jak niczym niezasłużona przychylność Pana Boga względem nas. Nie jest to waszym osiągnięciem, mówi Paweł, ale jest darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby ktoś się nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. I w tym momencie wielu chrześcijan zatrzymuje swoje życie. W tym momencie oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi, zostają zbawieni z łaski, rozumieją, że jest to Boży dar i myślą, że to jest finał ich chrześcijaństwa. Natomiast apostoł Paweł w tym samym fragmencie mówi dalej jedną rzecz. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Apostoł Paweł mówi o jednej rzeczy, że Bóg przygotował dla nas uczynki. Te uczynki to jest nasze powołanie, te uczynki to jest obdarowanie, które Bóg nam dał, Bóg każdemu z nas dał. I to, co jest istotne, co mówi apostoł Paweł, aby te uczynki, aby te czyny były treścią naszego życia. Aby były treścią naszego życia. Niestety po 23 latach mojego chrześcijaństwa ja obserwuję wielu chrześcijan, którzy są zbawieni, ale których życie jest po prostu smutne. Ich życie jest życiem, które nie przynosi w ogóle owocu, nie jest korzyścią dla kogokolwiek, ponieważ ci ludzie zapomnieli o jednej kluczowej rzeczy. Oni nie żyją w oparciu o to, do czego Bóg ich powołał. Nie żyją w oparciu o swoje powołanie, nie używają darów i talentów, które Bóg im dał. I tak być, kochani, nie może, jeśli nie odkryjemy
naszego powołania, jeśli nie staniemy się ludźmi, którzy funkcjonują w swoim obdarowaniu, to stajemy się po pierwsze egoistami, chrześcijańskimi egoistami, a po drugie nasze życie to nie będzie życie, które będzie spełnione, to nie będzie życie, które będzie dawać nam satysfakcję, ale tak de facto będziesz się do końca życia zastanawiał, o co chodzi w tym chrześcijaństwie, miało być tak pięknie, a wyszło jak jest, ponieważ ty niczego nie robisz ze swoim życiem. Ty potrzebujesz odkryć swoje powołanie, potrzebujesz wejść do tego, do czego Bóg cię stworzył. A więc są rzeczy, jest nasze powołanie, jest nasze obdarowanie, które mają stać się treścią naszego życia. Drugi istotny fakt jest taki, że każdy z nas ma jakiś dar. Znowu list do Efezjan, 4 rozdział, wersety od 7 do 8. Paweł mówi tak, każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokość, powiódł ze sobą jeńców i rozdał ludziom dary. To jest niesamowity fragment, gdzie Paweł mówi, że każdemu z nas została dana łaska. Każdy z nas otrzymał, oczywiście jesteśmy zbawieni z łaski, ale oprócz tego jest nam dany obszar łaski, to jest obszar naszego obdarowania, naszego powołania, gdzie my mamy dar, gdzie my mamy łatwość funkcjonowania w pewnych rzeczach dla Pana Boga, którymi On nas obdarował. I Paweł mówi w tym wersecie również, to jest cytat, wstąpił na wysokość, powiódł ze sobą jeńców i rozdał ludziom dary. Każdy z nas, kochani, ma jakiś dar. Nie ma ani jednego chrześcijanina, który nie otrzymałby od Pana Boga darów, który nie otrzymałby od Pana Boga powołania. Myślenie w taki sposób, że Bóg dla mnie nic nie ma, jest niebiblijne i jest czynienie z Boga kłamcy. Każdy z nas ma obdarowanie i każdy z nas ma powołanie. I to, co mówiliśmy wcześniej, Paweł chce, aby to powołanie, aby te nasze uczynki, do których zostaliśmy powołani, były treścią naszego życia, dlatego że wtedy nasze życie będzie spełnione. Kiedy każdy z nas zaczyna odkrywać swój dar, kiedy każdy z nas zaczyna odkrywać swoje powołanie, to w tym momencie możemy powiedzieć o tym, o czym powiedział apostoł Paweł tak pięknie w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, wersety od 4 do 12. Dary łaski są różne, ale Duch jest ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo w mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania, jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień, przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo, jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami, kto inny z kolei potrafi je wyłożyć, wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak jak chce. Rzecz ma się tak jak z ciałem, jest jedno, lecz członków ma wiele. I wszystkie jego członki, mimo że jest ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. To jest piękny obraz Kościoła, że każdy członek w naszym ciele, każdy organ, każda część naszego ciała ma swoją funkcję do odegrania, ma swoją rolę do odegrania w oparciu o powołanie, o obdarowanie i strefę łaski, którą daje nam Bóg. Zauważcie, ile razy Paweł mówi, że mówi o wszystkich, mówi, że Bóg daje swoje dary, Bóg daje dary każdemu, że każdy spełnia jakąś istotną rolę. I piękna wiadomość jest taka, kochani, że nie ma ważniejszych i gorszych części naszego ciała. To nie możemy powiedzieć, że wątroba jest mniej istotna niż nasza prawa ręka, albo że oko jest mniej istotne niż ucho, że jest coś ważniejszego. Nie ma niczego ważniejszego. Nie ma niczego ważniejszego. Bóg, tworząc swój Kościół, umieścił tam ludzi z różnym obdarowaniem, z różnym powołaniem, aby jego Kościół miał pełnię, aby jego Kościół miał absolutnie wszystko. W sytuacji, kiedy ty nie odkrywasz swojego powołania, w sytuacji, kiedy ty nic nie robisz ze swoimi darami, Kościół traci. Kościół to konkretnie ja tracę i inni ludzie, którzy są w Kościele, tracą.
Dlatego, że moglibyśmy być ludźmi, którzy byliby, mówiąc chrześcijańsko, ubogosławieni Twoim obdarowaniem, ubogosławieni Twoim powołaniem. A więc, kochani, zdrowe funkcjonowanie Kościoła jest wtedy, kiedy każdy odkrywa swoje dary, kiedy każdy odkrywa swoje powołanie. I czwarta istotna rzecz. Jak znaleźć swoje obdarowanie i powołanie? Po pierwsze, nie przedłuchawiaj tego tematu. Znam ludzi, którzy modlą się i poszczą i szukają Boga tydzień, dwa, trzy, miesiąc, jeżdżą do Izraela, by szukać powołania. Chcę Ci coś powiedzieć. To jest bardzo odkrywcze. Jeśli chcesz znaleźć swoje obdarowanie, jeśli chcesz znaleźć swoje powołanie, po pierwsze, zacznij robić cokolwiek. Zacznij robić cokolwiek. Zacznij eksperymentować i szukać w praktyczny sposób swojego obdarowania. Jeśli myślisz, że Twoim obdarowaniem jest to, żebyś był na przykład w grupie uwielbienia i grał, a nie potrafisz na niczym grać, nie potrafisz śpiewać, to prawdopodobnie nie jest to właściwy kierunek. Albo zacznij się uczyć grać na czymś, a jak nie potrafisz śpiewać, albo się naucz śpiewać, albo zacznij coś z tym robić, ale prawdopodobnie to nie jest droga, w którą powinieneś iść. O czym ja mówię? Zacznij robić cokolwiek. Spytaj się ludzi w kościele, co możesz zrobić. Może trzeba posprzątać kościół, może trzeba poustawiać krzesła, może trzeba przynieść wodę z kuchni, może trzeba kogoś przywieźć, może trzeba kogoś zawieźć, może trzeba kogoś ugościć. Zacznij robić cokolwiek i przestań przeduchawiać. Zacznij robić cokolwiek. Myślę, że świat chrześcijański jest już przeładowany i przesycony ludźmi, którzy ciągle mówią o tym, że szukają swojego powołania, nie robiąc absolutnie nic. Zaangażuj się w cokolwiek. Może po pewnym czasie odkryjesz, że to nie jest dla ciebie i możesz się z tego wycofać. I spróbuj znowu czegoś innego. Druga istotna rzecz odnośnie szukania naszego powołania i obdarowania. Bardziej podążaj za Bogiem niż za swoim powołaniem. Kiedy patrzę na Boże Słowo, kiedy patrzę na Biblię, trudno mi jest znaleźć ludzi, którzy szukają swojego powołania. Ale łatwo mi jest znaleźć ludzi, którzy szukają Boga. Łatwo mi jest znaleźć ludzi, którzy mają relację z Bogiem i kiedy oni mają relację z Bogiem, kiedy oni funkcjonują w relacji z Bogiem, pojawia się zawsze taki decydujący moment, kiedy pojawia się Bóg i zaczyna ich powoływać do pewnych rzeczy. Najpierw skup się na szukaniu Boga, a nie na szukaniu swojego powołania. Każdy w Biblii szukał Boga, a nie szukał swojego powołania. Trzecia rzecz. Pytaj innych ludzi, bardziej dojrzałych chrześcijan, co myślą o Twoim powołaniu i co myślą o Twoim obdarowaniu. Znowu wrócę do tego przykładu w kontekście uwielbienia. No jeśli myślisz, że Bóg powołuje Ciebie do uwielbienia, no to spytaj się innych ludzi, co oni myślą o tym, jak Ty śpiewasz, co oni o tym myślą. Niech oni Ci powiedzą szczerze. Troszkę abstrahując, nie wiem, czy oglądałeś kiedyś takie programy muzyczne jak Must Be The Music albo X Factor, kiedy pojawiali się ludzie, którzy wychodzili przekonani, że potrafią śpiewać, oni śpiewali i nagle jurorzy bardzo często mówili coś takiego: kto Ci powiedział, że Ty potrafisz śpiewać? No, rodzina mi mówiła i przyjaciele mi mówili. I jurorzy bardzo często mówili coś takiego, co jest bardzo mądre. Twoja rodzina ani Twoi przyjaciele nie kochają Cię tak bardzo, aby powiedzieć Ci prawdę. Człowieku, Ty nie potrafisz śpiewać, Ty się do tego nie nadajesz. Ja naprawdę przerabiałem ludzi w kościele, którzy byli przekonani, że mają niesamowity dar do kaznodziejstwa, dopóki nie zaczęli głosić kazań. Bo nagle wtedy wszyscy odkryli, że to nie jest ich bajka, że to nie jest dobry kierunek. Pytaj innych chrześcijan, pytaj swojego lidera grupy. Pytaj ludzi, którzy Cię znają, ale żyją dłużej z Bogiem, do czego możesz być powołany. I ostatnia rzecz, bardzo praktyczna. Zrób sobie test na dary duchowe. Ten test znajdziesz w naszym linku poniżej tego filmiku. Zrób sobie ten test, on Ci zajmie trochę czasu, ale on Ci pokaże, do czego jesteś obdarowany, a do czego prawdopodobnie nie jesteś obdarowany. To są bardzo proste i praktyczne rzeczy. Kochani, nie przeduchawiajmy naszego obdarowania, nie przeduchawiajmy naszego powołania. To jest prostsze, niż Tobie się wydaje. Bogu o wiele bardziej zależy, abyś funkcjonował w swoim powołaniu, niż Tobie samemu.
Bogu o wiele bardziej zależy, abyś ty odkrył swoje dary i rzeczy, które Bóg ci dał, abyś służył innym, niż tobie na tym zależy. Bóg jest autorem twojego powołania, Bóg jest autorem i stworzycielem twojego obdarowania i On zrobi wszystko, abyś to odkrył. Kochani, zachęcam was znowu do tej podróży, abyśmy odkrywali swoje powołanie i życzę wam dobrego czasu w czasie dyskusji. Zostańcie z Bogiem, do kolejnego odcinka.